Spektakl światła, kobieta, akcja. Jest o kobietach, o kobiecości, dla kobiet i dla mężczyzn. I myślę, że jest dla nas również bardzo ważnym wewnętrznym przeżyciem. Czuję dumę. Najbardziej czuję dumę, wdzięczność i spokój. I ten spokój czułam już przed premierą. Byłam bardzo spokojna o dziewczyny i o to, jak ta premiera wypadnie. A teraz czuję spokój, bo wiem, że one osiągnęły już taki poziom, że się nie muszę martwić przed spektaklami, performancami. One po prostu wychodzą, zamiatają i schodzą. Prób, w zależności od tego, nad czym pracowałyśmy, nad jaką sceną, nad takimi emocjami, to jakby starałyśmy się skupiać na tej emocji, która towarzyszy danej scenie, nad którą pracujemy. Natomiast najważniejsza chyba rzecz jest taka, że cały czas czułyśmy to siostrzeństwo. Było bardzo duże wsparcie, niezależnie od tego, czy pracowałyśmy nad złością, nad smutkiem, nad rezygnacją, czy nad naszą seksualnością i seksualnością kobiet generalnie. To było między nami bardzo dużo wsparcia, empatii, zrozumienia, więc na pewno ten proces dzięki temu był dużo łatwiejszy. Pomysł pojawił się z bardzo prostego względu. Wiedziałam, że w tym sezonie do spektaklu przygotują się w grupie repertuarowej tylko kobiety. Więc stwierdziłam, że skoro jesteśmy tylko w kobiecym gronie, to zróbmy coś od kobiet, dla kobiet. Dużo rozmawiałyśmy o tym, jakie są kobiety w stosunku do siebie samych, w stosunku do innych kobiet, w stosunku do społeczeństwa i oczekiwań społeczeństwa i z tego rodziły się nam te pomysły. Mi osobiście towarzyszy dużo dumy, satysfakcji i szczęścia, że to wszystko tak wyglądało. To wszystko mam na myśli ten projekt. Tak szczerze, to ciężko jest mi opisać, co dokładnie czuję, bo przeżyłam na scenie taką gamę emocji, że teraz zebrać to wszystko w jedność, to tak naprawdę nie potrafię. Chyba to się wszystko schodzi do jednego, do tego, o czym był spektakl, że jesteśmy kobietami, jesteśmy różne i nie da się tego wszystkiego zebrać w jedność. To jest po prostu różnorodność. W trakcie tańczenia spektaklu na pewno w głowie liczy się muzykę, to na pewno. I no ja się staram na przykład być tu i teraz, żeby się nie stresować, tylko bardziej ekscytować tym, gdzie jestem i żeby zapamiętać te chwile. Bo to jest niesamowite stać na scenie tutaj w Chatce Rzeka, przy takiej publiczności, przy tak aktywnej publiczności. No to jest po prostu chwila, na którą się czeka przez całe przygotowania i tak to zwieńcza cały ten okres pracy. Na to się wyczekuje, tego się chce. Przede wszystkim tego się chce. I to jakby mówię za siebie, ale też wydaje mi się, że obserwując dziewczyny, które no jakby byliśmy przez cały proces razem, wydaje mi się, że po prostu wszystkie chciały. Bo były w tym szczere i po prostu chciały już to dać temu upust, żeby to wszystko z siebie dać i samemu sobie dać. Nie tylko publiczności, jakby to są dla nas ważni ludzie, tylko że to my jesteśmy dla siebie same najważniejsze i sobie dać ten upust. Wyjątkowy ruch to jest coś, co nawet jeżeli pójdziecie gdzieś indziej i wasze życie się będzie układało w zupełnie inny sposób i daleko od sceny, to już zawsze stworzy waszą tożsamość i zawsze z wami zostanie i tego wam gratuluję. I muszę powiedzieć, że dzisiaj poza tym obserwowaniem tego tematu bardzo się cieszę, że postanowiłaś, Adrianno, temat kobiecości, ten wielki, potężny temat przełożyć na język teatru tańca, tutaj na tej właśnie kobiecej scenie, ale to, co ja widzę,
to takie słowo, które często używam, a mi się wydaje, że nie zawsze adekwatnie. Tutaj natomiast jestem 100% pewna, że powiem adekwatnie, to siostrzeństwo.